Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Gry gramie, ale mam nadzieję, że dajecie radę w te upały. Pijcie dużo wody i ogólnie nie przeciągajcie czasu przebywania na zewnątrz w te absurdalne wręcz temperatury. Bez kitu, w takie lato na bank gdzieś w Borach Tucholskich ląduje Predator, ale pewnie jemu nie chce się w takie upały potem polować. Masakra. Tak czy inaczej, świat growy nie boi się upałów i kręci się dalej, więc zapraszam zatem na kolejną garść bieżących informacji ze świata PlayStation. A pierwszą z nich, którą od razu wrzucam na początku, jest konkurs, który aktualnie ma miejsce. Jeśli w przedziale od 23 czerwca do 31 lipca staliście się lub staniecie się posiadaczami konsoli PlayStation 5 zakupionej w jednej z naszych sieci partnerskich, o tych, to koniecznie odwiedźcie naszą stronę konkursową. Link do niej wrzucam Wam w opis. Wypełnijcie odpowiednio pola na stronie, pamiętając o załączeniu dowodu zakupu i tym samym możecie wygrać PSVR 2, kontroler DualSense Edge, a także zwykłe pady DualSense. Koniecznie rzućcie okiem, myślę, że warto, bo nagrody są zacne, a ja odpalam animację, jeszcze się napiję wody w międzyczasie i zapraszam na PS News. Lecimy z tematami. W minionym tygodniu ukazało się kilka gier i tym razem takie określenie ciśnie mi się na usta. Niesamowitości, panie, same niesamowitości. Pierwsza w kolejce jest Exoprimal, czyli multiplayerowe walki w systemie PvPvE. Zanim zacznę, szybka wrzutka, gra ukazała się w piątek, a że mieliśmy w weekend małą zakrętkę systemową, niestety to nie pograłem jeszcze super długo, ale coś tam wiem na temat Exoprimal, więc spokojnie. Założenie gry jest w miarę logiczne. Grupa najemników rozbija się na wyspie, która, jak się okazuje, jest areną służącą pewnej sztucznej inteligencji do przeprowadzania testów. Tak więc ściąga ona na tę wyspę różnych pilotów, egzoszkieletów oraz dinozaury. Wszyscy się tam leją, a AI ma jakiś tam z tego profit łamane na zysk, stonks. Proste, zrozumiałe, niezakręcone i totalnie logiczne. Tak więc gra na dziś dzień, oprócz tutoriala, co i jak do czego się strzela, ma jeden tryb, który wrzuca dwie grupy graczy po 5 osób na mapę z jakimś losowym zadaniem do wykonania. No i najpierw ogarniamy grupowo prosty cel misji, a w późniejszej fazie drogi obu zespołów krzyżują się, więc dochodzi do bezpośredniego starcia. Czasami podczas walki mamy szansę przejąć kontrolę nad jakimś tam większym dino, więc warto go wtedy posłać w okolice przeciwnika, aby napsuć mu trochę krwi. Fajne jest też to, że Exo występują w kilku klasach oraz modelach, co też wiąże się z tym, że praktycznie w każdym momencie możemy się przesiąść z jednego w drugi, w zależności od tego, jakie są wymogi aktualne na polu walki. To, co jest bardzo dobrze zrobione w grze, to mechanika. Gra działa płynnie, ma nad wyraz responsywnie wykonane sterowanie, więc technicznie tutaj mucha absolutnie nie siada. Ale jak wspominałem, gra ma na razie jeden i do tego losowy tryb rozgrywki. Potrafi czasem być chaotyczna, no i polega na tym, że strzelamy do setek pędzących na nas dinozaurów, no podczas gdy my siedzimy w bojowych techno-exoskafandrach. Przedziwna jest to produkcja, ale muszę przyznać, wielce intrygująca. What the hell are you guys doing? It's a secret robot handshake. Settlers The New Allies, wracam się na moment do tej gry, bo miała ona premierę na początku miesiąca na konsoli, plus wrzuciłem ją na stream w zeszłym tygodniu. Serię na pewno ogarniają starsi gracze, ale od 13 lat była ona zamrożona i to, myślę, miało duży wpływ na to, jak ta odsłona w sumie wygląda. W dużym skrócie zabawa polega na zbieraniu surowców, które potem przeznaczamy na rozbudowanie naszej wioski. Mowa tu o stawianiu kolejnych budynków, takich jak na przykład stajnia, tartak, chata rzemieślnika, magazyn, chata myśliwego, chata rybaka, domostwa itd. Wszystko to z kolei daje nam dostęp do większej ilości populacji, no i też do wytwarzania narzędzi, co w efekcie przekłada się na możliwość tworzenia innych jednostek lub nazwijmy to zmiany klasy mieszkańców. I w dużej mierze budujemy i rozwijamy własną wiochę. Wysyłamy inżynierów w teren, aby znajdowali ciekawe nowe miejsca, poszerzali granice, tak aby móc stawiać na trawie kolejne budowle należące do nas. Okazyjnie też spotykamy inne plemiona, no i z reguły wtedy dochodzi do potyczek na miecze, łuki, tarcze czy inne ogniste kule z nieba. Grać można odpalając kampanię dla jednego gracza lub w trybie potyczki, albo zmierzyć się przez sieć z innymi graczami w trzech konfiguracjach. W trybie zwykłym przeciwko komputerowi dorzucono także swojego rodzaju tryby wyzwań, które wymieniają się czasowo na playliście. W sumie warto też zaznaczyć fakt, że są tu trzy plemiona. I teraz, gra jest specyficzna, no bo tak, zarówno grafika, jak zresztą widać, jak i sterowanie jest bardzo fajnie wykonane. Zalecam zapoznać się na początku z rozbudowanym tutorialem, bo to ułatwi Wam okiełznanie sterowania.
No potem tylko pozostaje to po prostu szlifować. Z drugiej strony rozgrywka jest bardzo mocno uproszczona i nie zagłębia się jakoś tam super mocno w temat zarządzania miastem lub wojskami. Odzbieramy surowce, budujemy wioskę, odkrywamy ląd, dajemy łupnia przeciwnikowi i to wszystko w niezbyt pośpiesznym tempie, doznając przy tym relaksu. Mam takie wrażenie, że uproszczenie tej gry było ryzykiem, które podjęli twórcy, no i niektórym to pasuje, innym graczom mocno nie wystarcza. Na koniec też chciałem dodać, że gra posiada także sklep, w którym są kosmetyczne rzeczy, głównie są to jakieś tam skórki na budowle, oddziały czy jakieś tam proporce. Pograć można zdecydowanie, ale mówię, nie oczekujcie, że po tej grze będziecie mieli na tyle doświadczenia, że będziecie gotowi na to, aby zostać w realu planistą wiosek i małych miast. I tak na szybko jeszcze ukazała się Naraka Blade Point. Jest to gra free-to-play w trybie Battle Royale, która stawia przede wszystkim na walkę wręcz. Tradycyjnie walka odbywa się na stale zmniejszającej się arenie. Do rozgrywki staje 60 graczy. Czasami mogą być to boty. Do szybkiego poruszania się pomagamy sobie także linką z hakiem, natomiast w terenie staramy się znaleźć broń białą, a także miotanopalną. Choć tę raczej używamy jako bardziej takie wsparcie, bo faktycznie najciekawiej walczy się wręcz. Jak wspomniałem, Naraka Blade Point jest grą dostępną za darmo, więc po prostu ściągnijcie ją sobie na dysk i sprawdźcie. Nawet jak nie przypadacie za trybem Battle Royale, w tym wydaniu czuć dosyć mocną świeżość. Oxenfree 2 Lost Signals jest już dostępna. 5 lat temu na pobliskiej wyspie Edwarda kilkunastolatków nieświadomie otworzyło portal, tworząc szczelinę między rzeczywistościami i czasoprzestrzenią. Teraz członkowie tajemniczej, przypominającej sektę grupy zwanej Parentage celowo próbują otworzyć nowy portal, by coś z niego wyciągnąć. Kim są, co zamierzają, tego dowiecie się z gry. Przypominam tylko, że w miarę dobra znajomość języka angielskiego nie jest tutaj aż tak bardzo potrzebna, bo dwójka zawiera polskie tłumaczenie, a gadania jest tutaj sporo, plus ma ono znaczący wpływ na to, jak rozwija się fabuła, więc to akurat jest na plus. Z kolei Edo Zombie Uprising to gra, w której lądujemy w feudalnej Japonii. Etapy są generowane losowo, całość opiera się o system roguelike. Ruszamy więc z misją likwidowania zombie, uczymy się nowych technik walki, uważamy na naszą staminę, co jest ważne, bo można na przykład umrzeć z głodu. No i na końcu etapu każdego czeka tam na nas jakiś boss. Jak go pokonamy, lecimy na następne piętro i tak w kółko. Jeżeli umrzemy, powtarzamy i tak dalej, i tak dalej. Mamy więc tutaj coś na klimat Soulsów, całkiem odpornych na ataki wrogów i grafikę taką trochę z czasów PS2 i wczesnego PS3. Trzeba przyznać, że jest to mocno specyficzna pozycja. I tak na marginesie grę można wypróbować także posiadając pakiet PlayStation Plus Premium. I na koniec totalny klasyk, przynajmniej dla najstarszych graczy, Operation Wolf Returns First Mission VR. Niegdyś miażdżyła akcją na automatach. Może ktoś pamięta, był taki nawet z Uzi automat, tak fajnie trzęsło. No a dziś ta gra nowa w sensie jakimś tam nawiązuje do tych starych czasów. Ta produkcja jest tak zwaną strzelaniną na szynach, więc klimat jest taki, że automatycznie suniemy do przodu, wrogowie atakują nas z wielu kierunków, a my skupiamy się na odsyłaniu ich do wielkich koszarów w niebie, z których już nie powrócą. Zgodnie z tradycją warto jest okazyjnie ratować zakładników, którzy się tam w grze pojawiają, czasami stajemy oko w oko z jakimś tam bossem, ale tak ogólnie to po prostu strzelamy ile wlezie, sunąc do przodu. Grania jest super długa, podstawowy tryb można skończyć w około 3 godzin, ale jako swoistą przedłużkę dorzucono tutaj prosty tryb przetrwania. Zagrać można, jeśli czujecie się na tego typu powrót do klasycznej rozgrywki, ale w nieco świeższej wersji. Połowa miesiąca oznacza nowy zrzut gier w PlayStation Plus Extra i Premium i po raz kolejny zestaw jest bardzo zacny. Do Extra lecą Sniper Elite 5, czyli przygody snajpera na froncie podczas II wojny światowej. Tym razem trafiamy do Włoch, a gra jest bardzo fajnym takim semi-sandboxem, w którym jesteśmy my, cel naszej misji i niemieccy żołnierze stojący na naszej drodze. Plus wprowadzono tutaj specyficzny tryb multi, w którym jakiś inny gracz może pojawić się u nas w grze jako drugi snajper i wtedy mamy sytuację tak jak w filmie Wróg u bram, tak to chyba się nazywało. Można to oczywiście wyłączyć, no ale ciekawie jest grać w takiej konfiguracji. Większy dreszcz pojawia się wtedy. O SnowRunner wspominałem już wiele razy, więc teraz już nie macie totalnie odwrotu. Koniecznie musicie zasiąść za kółkiem jakiejś ciężarówki lub wysięgnika i pomóc mieszkańcom kilku okolic w ich problemach. Gra dzięki temu, że jazda po błocie mocno opiera się o fizykę, jest swoistym testem na cierpliwość i powściągliwość, jak się okazuje. W tym, jak obieramy kurs do wyznaczonego celu, leży klucz do naszego sukcesu. No i wyciągarka też jest naszym najlepszym przyjacielem. Tutaj boli najbardziej zakopanie się w błocie lub osunięcie się na bok maszyną, no i też utrata ładunku. Ratunkiem okazuje się wtedy przeniesienie się do innej maszyny w celu wyciągnięcia tej pierwszej. Nie dacie się jednak zniechęcić. SnowRunner jest świetny, a tym samym wciąga nas jak te wszystkie bagna, te ciężarówki w grze.
plus całość na PS5 od dawna już śmiga w 60 FPS-ach, więc tym bardziej polecam sprawdzić. Szybka zmiana tematu i klimatu. World War Z. Świat opanowały hordy szalonych zombie, a my wraz z ziomkami online staramy się przeżyć tę apokalipsę. Tutaj twórcy nie bawili się w półśrodki, zombie atakują nas w ogromnych chmarach, a przeżycie gwarantuje nam jedynie zachowanie zimnej krwi. No i nie spuszczanie też palca ze spustu. Kolejna gra, o której wspominałem już wiele razy, to The Ascent. Co jest w tej grze takiego dobrego? Dystopijna i brudna przyszłość, cyborgi, gangi oraz inne bioniczne wszczepy. Broń, która dosłownie dezintegruje przeciwników, fajna grafika, świetna muzyka i mnóstwo izometrycznej akcji. Gorąco polecam sprawdzić, bo platyna u mnie w The Ascent siadła jak złoto, a jeszcze mam do niej DLC, które już czeka, abym wrócił do tego świata. Nie mogę się doczekać. Oczywiście to nie wszystko, jest też świetna Undertale, SpongeBob, kanciasto porty, z którym ratujemy jego atol Bikini Dolne i też na przykład Szybcy i Wściekli, czyli idealnie nierealistyczne wyścigi wyłącznie dla całej rodziny. Juu, nie ma mnie, nara! Z kolei na poziomie premium do zestawu trafiają trzy gry, Gravity Crush Portable z PSP, nie mylić z Gravity Rush, w tym przypadku chodzi tutaj o strzelankę kosmiczną, a nie o latającą dziewczynę do góry nogami z kotem, oraz Twisted Metal 1 i 2. Absolutne klasyki gatunku, czyli wsiadam do dziwnej fury i jadę niszczyć inne dziwne fury, walcząc tym samym o spełnienie swojego jedynego życzenia, bo taka jest główna nagroda za wygranie tego turnieju. W dwójkę grałem za dzieciaka absurdalną ilość godzin i mam z nią bardzo fajne wspomnienia na PlayStation 1. Kalipso, dziękuję za granie w Twisted Metal. Na koniec, jeśli jeszcze nie widzieliście, wrzucam wam także urywek najnowszego serialu Twisted Metal, który we wrześniu będzie można zobaczyć także w Polsce na platformie HBO Max. Gry są już dostępne do ściągnięcia, szukajcie ich naturalnie w odpowiedniej zakładce w PlayStation Plus, w konsoli na PS5. Tam można je znaleźć. Na początek szybkich newsów, które są szybkie, wrzucam informacje o tym, że w ten piątek ruszają zapisy na przedsprzedaż kontrolera Access. Moim zdaniem jest to produkt nie tylko świetnie nadający się dla graczy, którzy posiadają jakieś ograniczenia ruchowe lub po prostu potrzebują szerszych opcji kustomizacji swojego kontrolera, ale jak tylko dorwę go w swoje ręce, to mocno się nad nim pochylę, bo widzę w nim spory potencjał dla właściwie wszystkich graczy. Też ciekawe jest to, że w zestawie jest cała masa różnych przycisków fizycznych, które pomogą nam skonfigurować Access dokładnie pod siebie. Polska cena kontrolera będzie znana już w piątek, ale ja się nie mogę absolutnie tego doczekać, tego sprzętu, aż go dostanę w swoje ręce. Premiera kontrolera Access planowana jest na 6 grudnia. Kolejne dwie zapowiedzi pochodzą ze stajni EA. FC24, czyli 24. pierwsza nowa część serii, która powstała po zerwaniu kontraktu i usunięcia FIFA z książki kontaktów, no, otrzymała piękny, animowany trailer. Na piłce dalej się nie znam, choć naturalnie słyszałem, że jakichś tam dziwnych ludzi zapraszają na mecze naszej kadry, których tam być nie powinno. Niemniej na więcej konkretów w przypadku FC24 trzeba jeszcze poczekać, bo dwa udostępnione trailery z właściwej gry w sumie nic nie zawierają, a na stronie też jest niewiele. No może jest to, że w karty FUT będzie można teraz ewoluować, wypełniając jakieś tam wyzwania, będą one po prostu lepsze coraz bardziej, plus pełna integracja kobiet i mężczyzn na boiskach FUT także się zacieśnia w tej odsłonie. Plus będzie crossplay w klubach pomiędzy platformami z tej samej generacji, to jest to, co dużo graczy prosiło. No i ogólnie ma być po prostu super, silnik, wszystko wiadomo, będzie cacy. Druga zapowiedź to wyłącznie słowo i obrazek. EA i UFC 5 otrzyma we wrześniu pełną zajawkę. Oby poprawili aspekty parteru, to będzie do przodu. Tradycyjnie kilka dłuższych materiałów także się pojawiło. Pierwszy z nich dotyczy nowego asasyna o imieniu Basim. Materiał ma blisko 6 minut i jest to standardowa opowieść przeczytana z promptera przez twórców gry. Aczkolwiek można zobaczyć dużo fajnych artów na tym materiale i dowiedzieć się też trochę o konstrukcji produkcji. Widać, że Yubi mocno stawia na to odsłonę, oby te wszystkie zapowiedzi tylko nie ujawniły za dużo, no bo jednak jestem fanem odkrywania rzeczy w grze samemu, a nie przed jedzeniem dzięki materiałom promocyjnym podanym za szybko albo za dużo. Drugą tego typu prezentacją jest ta, która pokazuje, jak mocno w nowym patchu rozwinięto tryb kreacji poziomów w Humanity. Tak więc odezwa do wszystkich mózgów lubiących tworzyć naszpikowane pułapki i zagadki. Koniecznie obczajcie ten materiał, no i też darmowy upgrade, no bo można wyszaleć się ustawiając jakieś tam różne lasery, wieżyczki czy inne energetyczne zapory. Patch dodaje także nowy kosmiczny poziom dla normalsów, takich jak ja. Przypominam, że Humanity, czyli unikalna gra zręcznościowo-logiczna, jest dostępna aktualnie w PlayStation Plus Extra.
takich jeszcze ekstra rzeczy pojawił się nowy trailer Hellboy Web of Weird, czyli gry, jak do tej pory chyba najwierniej oddającej unikalny styl rysunku twórcy komiksu Hellboy, czyli Mike'a Mignoli. Dużo konkretów tutaj nie ma, ale gra zmierza na PlayStation, choć data premiery jest dalej jeszcze nieznana. Szybka i ponowna wzmianka o żółwiach ninja, a dokładnie o DLC Dimension Shellshock do Shredder's Revenge. O tym, że pojawi się tam Ronin Usagi i Yojimbo, mówiłem już wcześniej, zdradzono jednak, że będzie on specjalistą juggli, a teraz zaprezentowano kozacki tryb survival. Ogólnie chodzi o to, że walczymy z falami przeciwników, a po zakończeniu starcia wybieramy jeden z dwóch bonusów, no i lecimy dalej. Aczkolwiek niektóre bonusy dają nam możliwość zmiany na przykład Shreddera, Bebopa, Rocksteady'ego, no i też innych przeciwników, przynajmniej tak mówiono, nie pokazane jeszcze wszystkich. Co więcej, zmieniając wymiar, trafiamy też do 8-bitowej rzeczywistości gry. Fajne to jest bajer. DLC ma być dostępne jeszcze w tym roku, więc czekam mocno, bo naprawdę to spoko wygląda. I ten odcinek PS News kończymy dziś klasycznymi powrotami. I tak, Ratatan to duchowy spadkobierca Patapon i w tym miesiącu ma ruszyć na ten projekt zbiórka na Kickstarterze, więc tutaj pozostawiam Wam decyzję, co z tym zrobicie. I powracają Uber klasyki takie jak Tomba. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie podano, ale gra zostanie przeportowana na nowy silnik, plus będzie miała wydanie fizyczne i cyfrowe. Podobnie sprawa ma się z trylogią Gex. Taka jaszczurka, nie? Może niektórzy pamiętają, ja nie grałem w żadną część, ale tego bohatera kojarzę. Nie wiem też, ilu z Was pamięta 8- i 16-bitowe gry Jurassic Park. Jedna z nich, swoją drogą dawno, dawno temu, ze względu na, no określmy to jako walory wizualne, wywaliła mnie z kapci, takie to były czasy. Ale też czekamy na info, czy kolekcja będzie zawierała odsłony znane z Mega Drive'a. Dam znać, no, ale jawi się to jako fajny powrót. Ostatnie super ważne info, jeśli macie ochotę, pojawiła się na rynku, co prawda zagranicznym, ale limitowana seria pasta PlayStation. Więc jak macie ochotę na coś tak super egzotycznego jak makaron PlayStation, kto Wam zabroni? Na pewno nie ja. Proszę. Kończąc ten odcinek PS News, jeszcze raz przepraszam za opóźnienie, ma to swój konkretny powód, ale już mniejsza z tym, o co chodziło, bo w PS News rozmawiamy o grach, a nie narzekamy, jak w oczekiwaniu na przykład w kolejce w przychodni do lekarza, bo tak też mogło się zdarzyć. A skoro mowa o opóźnieniach, od razu zajawiam, że następne PS News opublikujemy w kolejny wtorek, punkt o godzinie 17. I to przesunięcie wynika z tego, że bardzo chcę Wam pokazać grę, w którą ostatnio udało mi się moment pograć, ale obowiązuje nas embargo, które schodzi, zgadliście, we wtorek o godzinie 17. Dlatego więc, abyście nie czekali kolejny tydzień i na świeżo otrzymali info o tej wspaniałej grze, będzie małe przesunięcie PS News. Uwierzcie mi, warto jest poczekać. I jeszcze raz dziękuję Wam za wyrozumiałość. Widzimy się jutro na live'ie i też sprawdźcie letnią wyprzedaż, bo dosłownie dziś, kiedy zamykałem ten materiał, czyli w środę, rozpoczęła się jedna z największych wyprzedaży w PlayStation Store w roku. Dziękuję Wam, moi drodzy, za poświęcony nam dziś czas. Pamiętajcie o nawadnianiu się i do zobaczenia. Piąteczka, żółwik. Cześć.